jest Warszawa, jest Boso, ale w Ostrogach. Nabór Muszona, proszę Państwa, ale Rechodupska. Jest, bo mało tu wszystkiego. W Warszawie mało. Jest Warszawa, jest. Boso, ale w Ostrogach. Także chcieli być mądrymi, a stali się głupi. Głupio chytre, najmądrzejsze. Stowarzyszenie Mazowieckie. Warszawa Śródmieście. Warszawa Centralna. Także proszę Państwa, prawie jak w lecie, zieleń jest, wszystko jest. Zapraszamy do Warszawy na wiosnę. Zapraszamy tutaj do Warszawy na wiosnę, gdzie nie ma baciuszek, nie ma cerkwi, nie ma ludzi prawosławnych, nie ma mormonów. No i ten system rzymski, ciężki taki, że pochrumkują, pohukują, myślą, że coś przyspieszą, że Pana Boga popędzą, przepędzą, Jezusa za drzwiami pozostawią, że coś kogoś uderzą, kogoś na kogoś krzykną głośniej, że coś przyspieszą, coś po Panu Bogu poprawią, już uświęcić po Panu Bogu nie ma co. Bóg uświęcił, jak stworzył poszczególne dni stwarzania i Bóg mówił za każdym razem, gdy uświęcał te dni, że to było bardzo dobre, że to było bardzo dobre. Także po Panu Bogu nie ma co tutaj już poprawiać, proszę Państwa. Gdy jesteśmy na Mazowszu, nad Wisłą w Warszawie Moherowej, proszę Państwa. Rechodupki tam dalej, Stadion Narodowy tam dalej, most Poniatowskiego, Wisła, kobiety, baba chłop, Robocop. Także takie idą Państwo, zobaczą grube baby. Ale tam jedna to pod pałacem tak biegła i tym kopytem machała i tak szła szybko, że po prostu no z Karczewia, ze wsi. Tutaj mamy Karczew, mamy Otwock, mamy Świder, wszystko jest, mówi do swoich rodziców z Anglo-Ameryki Białystok, bo się ludzie mądrzejsi to tam wyprowadzili. Mamo, wszystko jest, przyjeżdżajcie. A matka mówi, nie przyjedziemy, bo nie chcemy. Nie da ci ojciec, nie da ci matka, co da ci na Igańskiej, na Pradze Południe za uniwersamem Jaćka, sąsiadka. No i ten Mareczek chodzi tam do tej sąsiadki na żebry, bo ona tam mu daje jeść. To taka sąsiadka, ja mówię, no to dobra, no na pewno nie jest lepsza jak Alicja Socha, bo Alicja Socha to przynajmniej się Słowem Bożym, Biblią interesowała i mówi, proszę do mnie tutaj. Codziennie nawet się pytała, czy ja tutaj do Warszawa, Śródmieście jadę do tych rechodupek i z powrotem. Ja mówię, jadę. A ona mówi, to proszę nie jechać, bo ja mam bardzo dobry obiad i mam jeszcze potem kurację, jajecznicę z 3-4 jajek, proszę Państwa. No ale obiady Socha Alicja robiła super, bo ona pracowała całe życie w niemieckim Ełku, a przyjechała do prawosławnego Białegostoku dogorywać i już ona tam chyba umrze, mieszka. Bardzo dobrze ma, bo sklepów pełno. Luksus, wszystko można kupić. Jak jest do 22, to do 22, a nie do wpół do, jak tutaj przy Warszawa Centralna, że nie mogłam nawet telefonu, proszę Państwa, doładować i musiałam w innym kiosku kupić, ale 90 groszy prowizja trzeba dopłacić, bo to nie to, że tam 35 zł do ładowania, tylko trzeba jeszcze 90 groszy. Także tak te salcesony chytre tutaj na Mazowszu, nad Wisłą, w Warszawie, pomiędzy Anglo-Ameryką Białystok robią, a Wielkopolską, pomiędzy Morzem Bałtyckim, a Czechosłowacją, no bo tutaj wiecie Państwo, nie jest to wyspa. Polska to jest kraj pomiędzy Rosją a Niemcami i Niemców też tu nie ma, a że czy tam byli, czy nie byli, to było prawie w czasach dinozaurów i my do tego nigdy nie dojdziemy. Nie sprawdzimy tego, prawda? No, także proszę Państwa, buziaczki i proszę jeść kaczki, proszę do Biblii, no czytać Biblię, czytać, studiować Pismo i do logiki, studiować psychologię, studiować filozofię, żeby człowiek nie był głupi, no bo jak że ta Krystyna Pawłowicz mówi, że jeden dodać jeden to jest 3, a ona jest docent, doktor habilitowany, no to coś ona ma chyba nie po kolei w głowie. Tak zawsze Janek Witek mówił mi,
na ten kościół, to dawał na tacę kiedyś 100 zł, a teraz to o papieżu wypowiadał się bardzo źle. Bardzo źle, co on jeszcze robił, jak księdzem nie był. A no właśnie, no to Janek Witek swoje powiedział i skonał, bo to na zawał serca umarł. Bogowie krótko żyją. Także tutaj wiecie Państwo, 40 lat się żyje w Polsce, a 40, no 50 to naprawdę jest bardzo dużo. Niech Państwo pojadą sobie na Antoninów, na cmentarz, to Państwo zobaczą, ile żył Laskowski, ile żył Janek Witek, ile inni. 40 lat, nie więcej. Także niestety proszę Państwa, cały świat się śmieje, Ameryka się śmieje. Mówią, że tutaj te lochy takie, no, nie są długowieczne. Ja mówię, a po co mają być długowieczne? Tylko w Ameryce jakaś tam babka, proszę Państwa, w telewizji tutaj polskiej podali, że 105 lat miała, kiedy studia jeszcze kończyła, bo rodzina po studiach. O, proszę Państwa, Intercity bus do Anglo, Ameryki, Białystok i z powrotem kursują tutaj. Torów nie ma, także tutaj w obrębie dworca centralnego świadków Jehowy Państwo nie spotkacie. Prawosławnych Państwo nie spotkacie, bo żaden biznes teraz ten dworzec centralny jak nic nie jeździ. Janek Witek mówił w Niemczech, w Berlinie przynajmniej, na dworcu Hauptbahnhof, no to są banki, a tu co jest? A to gówno, a to bida z nędzą, warstw i Sawa Moherowej Warszawy. Warszawa, Śródmieście. Zapraszamy Państwa do Anglo-Ameryki Białystok, która to przestrzeń Anglo-Ameryki Białystok Książąt Podlaskich jest od 185 do 1444 km stąd. Zapraszamy.